pogodą ducha i radością poświęcam swe życie pełnej pasji służbie Chrystusowi i braciom. Będąc młody tak jak wy, z wielkim zaangażowaniem zdobywał formację chrześcijańską i dawał świadectwo wiary proste i, słuchajmy, skuteczne. Kardynał Gianbattista Montini podkreślał, że Frassati odpowiada swoim życiem na pytanie, jak być człowiekiem nowoczesnym i chrześcijaninem. Giorgio Frassati był przecież człowiekiem nie tylko błogosławieństw, ale też i człowiekiem uczynków miłosierdzia. Zauważmy, moi drodzy, że tych uczynków miłosierdzia jest 14. Tyle, co stacji drogi krzyżowej. Co to znaczy? Że gdy świadczymy miłosierdzie, to nas kosztuje. Jest wyrazem naszej ofiary. Nie ma miłosierdzia bez własnych kosztów. Jak słyszeliśmy, Kierczurzyk dawał całego siebie. I my, gdy jesteśmy powołani do tego, żeby tak samo czynić, gdy papież Franciszek napisał swoje orędzie do młodzieży tegorocznego Światowego Dnia Młodzieży, napisał w ten sposób, pozwólcie, że i to zacytuję. Przychodzi mi na myśl przykład błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego. On mówił, Jezus odwiedza mnie w komunii świętej każdego ranka, a ja mu się za to odwdzięczam w skromniejszy, dostępny mi sposób. Odwiedzam jego biedaków. Wyobraźcie sobie, że w przeddzień swojej śmierci, ciężko schorowany, udzielał wskazówek dotyczących sposobu pomagania jego pokrzywdzonym przyjaciołom. Ta wstrząsająca opowieść o ostatnim tygodniu jego życia, napisana przez jego siostrę, ukazuje jeszcze jedną tajemnicę tego życia. On umierał wraz z Chrystusem modlącym się w Ogrójcu. Umierał w samotności. Za ścianą umierała jego babcia i wszyscy byli skupieni wokół jej odejścia i śmierci. Nikt nie przypuszczał, że on już też umiera. Dzień po dniu, noc po nocy jego siostra te po latach tę samotność opisała. Samotność samego Jezusa Chrystusa, którego wszyscy opuścili, najbliżsi go opuścili, a został mu tylko kontakt z Ojcem Przedwiecznym, któremu w końcu oddał swoje życie. W ręce Twoje powierzam ducha mojego. To była śmierć świętego.